Witajcie. Mnóstwo biednych zwierząt błąka się po ulicach miasta. Chude, dręczone, głodne i próbujące przeżyć w betonowej dżungli. Niestety nie wszystkie otrzymują drugą szansę na beztroskie życie. Bezdomny kot Barnaby miał 15 lat. W tak zaawansowanym wieku zwierzak za szczęście uznawał już tylko możliwość zjedzenia czegoś dobrego. Był bardzo chudy, sama skóra i kości. Kot dzień po dniu błąkał się po ulicach New Jersey. Starość nie była łaskawa. Dokuczały mu głód, kulawe łapki, nawet zaropiałe oko. Ale wszystko na tym świecie się kończy. Zarówno dobre, jak i złe. W życiu kota rozpoczął się nowy etap. Z ulicy zgarnęli go wolontariusze z organizacji ratowania zwierząt Voorhees Animal Orphanage. Barnaby dostał legowisko i miskę z jedzeniem. Zgodzicie się, że własny kąt to rzecz nie do przecenienia. W schronisku kot wszystkich zadziwiał charakterem. Zwierzę okazało się niezwykle delikatne, wrażliwe, promieniujące miłością do wszystkich wokół. Pracownicy uznali, że to stworzenie bardziej niż inne potrzebuje domu. Dlatego zrobili wszystko, aby znaleźć mu nowego właściciela. Oczywiście szanse, że ktoś zabierze do domu starego, schorowanego kota, były niewielkie. Doktor Ed Sheehan, właściciel małej kliniki weterynaryjnej, dowiedział się o kocie i jego trudnej sytuacji. Lekarz miał najlepsze intencje. Chciał pomóc w leczeniu kota i wesprzeć Barnabiego. W tym celu pojechał do schroniska. A to, co wydarzyło się później, można nazwać tylko magią i chemią. Wydaje się, że to niebiosa zdecydowały, że tych dwoje zostało dla siebie stworzonych. Szkoda, że spotkali się tak późno. Ale lepiej późno niż wcale. Ed, ledwo widząc nieszczęsnego kota, nie mógł powstrzymać uśmiechu. Wszyscy obecni przy scenie pierwszego spotkania doktora z Barnabim zapewniają, że pokój po prostu pojaśniał, a wszystkim stało się lekko na duszy. Stary kot śmiało wszedł doktorowi na ręce, rozsiadł się wygodnie i po raz pierwszy od wielu lat błogo zamruczał. Kłopot znalezienia nowego właściciela dla kota szybko sam się rozwiązał. Kiedy Barnaby trafił do gabinetu doktora Sheehana, natychmiast zaczął spacerować po biurze, jakby mieszkał tu od dawna. Szybko przyjął rolę kota nadzorcy. Zagląda we wszystkie zakamarki, jakby bojąc się przegapić jakieś miejsce, a pod wieczór siada mi na kolanach i sprawdza, czy poprawnie wypełniam dokumenty, mówi doktor Rachel z kliniki Sheehana. Dajemy mu antybiotyki i wygląda na to, że jego stan się poprawia. Barnaby nawet trochę przybiera na wadze. Nie bacząc na swój wiek, kot jest niezwykle żywotny. Od razu posmakowała mu specjalna karma dla starszych kotów. W dodatku przytulasek uwielbia być czesany, ponadto nie marudzi i połyka podawane mu leki. Wcale nie jest kapryśny. Doktor Sheehan i jego żona przygarnęli staruszka, doskonale wiedząc, że dla zwykłego człowieka opieka nad stworzeniem obarczonym chorobami może stać się ciężarem, również finansowym. Rachunki za usługi weterynaryjne w Stanach Zjednoczonych wcale nie są małe. Ale w zamian za swoją życzliwość zyskali kochającego i czułego przyjaciela. Czasami Barnabiemu nie dopisuje apetyt i biedak odmawia jedzenia. Wtedy pielęgniarka podaje mu łyżeczką specjalną mieszankę dla kotów z witaminami w małych porcjach. Barnaby również nie ma zbyt dobrego wzroku ze względu na swój wiek. Sam wie, że jest już stary, ale otrzymuje tu dużo miłości i troski. Jest szczęśliwym zwierzakiem, mówi Claire. Chcemy jak najdłużej utrzymać go w zdrowiu i szczęściu, jak tylko będzie to możliwe przez wszystkie lata, które mu pozostały. Nikt nie wie, ile nieszczęścia musiał w przyszłości znieść. Ale teraz wszyscy go kochamy i troszczymy się o niego. Podobno koty mają 9 żyć. Być może los podarował mu nowe, szczęśliwe życie kochanego kota domowego. A swoją starość Barnaby powita w cieple i szczęśliwości. Otoczony opieką i troską, a przede wszystkim miłością.
I to wszystko na dziś. Piszcie swoje opinie o dzisiejszym odcinku w komentarzach. Łapki w górę i nie zapomnijcie podzielić się naszym filmikiem ze znajomymi. Do zobaczenia wkrótce.